Dawno, dawno temu, przed wieloma wiekami, nad brzegiem jeziora Gopło stał zamek, w którym mieszkał król Popiel. Był to bardzo zły i okrutny król. I podobno do tych okrutnych czynów namawiała go jego własna żona, Gerda. Król Popiel miał swoją radę doradczą. W jej skład wchodzili jego stryjowie. On jednak nie lubił słuchać ich rad. Popiel postanowił się ich pozbyć. Zanim jednak to zrobił, poprosił o wróżbę starego wróżbitę. Wróżbita powiedział mu: Królu, jesteś potężny, lecz nad twoją władzą królewską panują jeszcze myszy. Król Popiel nie przejął się jednak tą wróżbą. Po wizycie u wróżbity Popiel postanowił zaprosić stryjów do zamku. Zdziwili się oni bardzo, ale pomyśleli, że zmienił się i chce zgody. Popiel wraz z żoną wyprawił dla stryjów wielką ucztę. W jej trakcie jego żona dolała do wina truciznę. Kiedy goście zaczęli pić zatrute wino, nagle jeden z nich zorientował się, że zostali otruci. Krzyknął: Zdrada! Otruli nas! Pomsta mordercy! Umierając, jeden ze stryjów rzucił klątwę. Po pewnym czasie od morderstwa w zamku pojawiły się myszy. Mnóstwo myszy. Kiedy Popiel próbował je zabić, z każdej myszy powstawały dwie kolejne. Przerażony Popiel postanawia uciec do wieży. Kiedy Popiel z żoną byli już w wieży i czuli się bezpiecznie, okazało się, że przez okna zaczynają wchodzić myszy. Tak skończyła się historia okrutnego Popiela, którego zjadły myszy. Na zamku i wokół niego zapanował spokój.